Tak jest, moi drodzy, w końcu udało się bić 300 poziom w Fortnite. A co za tym idzie, odblokowałem złotego bananka. W sumie odblokowałem możliwość wbijania złotego koloru na tym bananku. Na chwilę obecną mam tylko taki złoty dzyndzel na głowie. I właśnie, moi drodzy, z tej oto okazji, nie dość, że rozdam wam dzisiaj 3 razy karnet bojowy na przyszły sezon, no to w dodatku wraz z moją ekipą budujemy sobie Skybase i postaramy się wygrać grę. Dawno tego nie było na kanale. A teraz, moi drodzy, słuchajcie, jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostawicie łapeczki w górę, no to sezon zostanie przedłużony o kolejne 7 dni. Wasz wybór, ja was do niczego nie zmuszam. A teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 3 razy karnet bojowy na przyszły sezon. Te oto osoby wygrywają, odezwijcie się do mnie na maila, mail oczywiście macie w opisie. A w dzisiejszym odcinku też wygrywają 3 osoby karnet bojowy, wystarczy, że mają wpisany kod Farel do sklepu i subskrybują ten kanał. A w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite, ponieważ spośród komentarzy wyłonię 3 szczęśliwych zwycięzców, którym wyślę 40 zł PSC na nowy sezon. Także, moi drodzy, zabierajmy się za Skybase, bo już osobiście się nie mogę doczekać, aż potrzebuję sobie w chmurach. A w sumie, jeżeli o chmurach mowa, sprawdźcie ofertę strony Boostroy, która oferuje granie w chmurze. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to teraz poleci krótki filmik, który wam o tym opowie. Boostroy to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boostroy możesz grać w gry z komputera, na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku, bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boostroy, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boostroy na swoim internecie, posiadam światłowód, cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boostroy jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boostroy wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boostroy mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boostroy nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś 2 kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, w który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Moi drodzy, dzisiaj ze mną Krylib, Smalczyk oraz DeLong, siemano! Dobry wieczór. Dzisiaj z tą banianiastą drużyną zrobimy wina, mam nadzieję. I wbijemy 300 level. To się okaże. Jak widzę, tutaj DeLong mnie goni, 245 poziomik, Kraili 200, który? Nie, 206. Smalczyk 195. No to okej, ale wiecie, no ja... to niedzielny gracz, no. Tak, niedzielny gracz. A kupowałeś 100 stopni karnetu? Tak. Pierwszy dzień. Dobra. Lecimy na platformę. Szybki lootet, tylko TNT nie trzeba ogarnąć, kartę, save i uciekamy stąd. Helikopter i go. Dobra. Tylko nie wpadnijcie od botów, proszę. Nie, no bez przesady, stary, szanujmy się. My to nie ty, Kraili, my to nie ty. Dobra, nie no. Ja już się nie odzywam. Okej. Okay. Nie kompromituj się, tak? Tak. Co? Oplułem bota, chłopie, tak sfokusował, że 26 HP, stary. Chyba porażka. Macie tu gdzie tyle? Ta, zabita już. Okej. Okay. Chłopie, no ja się przebieram, mam 20 HP i zaraz padnę. Radziłeś rodzinę bananów, jak się przebierasz ty. No, ale spokojnie, zaraz wrócę do rodzinki banianiasty. Ja coś widziałem na drzewie, ale... Ty, jest lama na drzewie, stary! Serio! O, zobacz, zaznaczyłem. Nie, no chłop, co oznaczył ty? No chłop, co ma sokoli wzrok w tym odcinku, to nie mam pytań. Dobra, lecimy. Dobra, zapraszam bananki, tutaj drzwiczki dla chłopa, zapraszamy. Wszyscy są już? A, wszyscy stoją już przy sejfie! Piątkę chcę. Aha, to niezły granat. O, RP Kwarela! Widziałeś? Wypadł mi z kieszeni. Dobra. Pega, małe kewy. Możecie sobie wziąć. Była jakaś apteka? No nie było. Granat. Nie było, nie? Mam na żywnicę, mam. Gdzie jesteś? Tu jestem, w środku. Za tobą. Thank you!
Dzięki za info, lamę. Zaraz się widzimy. Ja lecę po lamę. Wracaj tu! Wracaj tu! Chłopie! Już mi to! W tym momencie. Na którym drzewie ta lama była? Nie ma lamy! Żadna lama! Nie oznaczaj mu, nie oznaczaj! Żadnej lamy nie było, stary! O, marker ściągłem. O, widzę! Nie ma żadnej lamy, wracaj tu! A były trampoliny chociaż? Powiedzcie mi. W sejfie. Wiesz co, ja nie mam, chyba nie, teraz nie było. Tak, trampoliny ukradł lamę, wszystko. I z helikopterem, co mi dobra, kolejnego zostawiamy, ma jakieś wyrzuty sumienia. Dzięki. Elo, wbijam, stary, spokojnie, Iron Man. Ty pijany jesteś chyba dzisiaj. Sfermentowanych bananów się najadł, dawaj. W tym momencie, wracaj tu, dobra, nie, jestem. Poproszę tutaj na szybko na palety, zlutujemy sematcy i lecimy na chłopów, dobra? Na szybko, drewienka troszeczkę. Tak do 500. Potrzebne. Dobra. Wow, level. Ale ja chciałem ze Skybase'a zeskoczyć na chłopa i zbić poziom. No właśnie. Dobra, otwieramy skrzyneczkę, ile dostanę expa? Bardzo mało, także spoko. Powiem wam, że typu widzę. Czy ktoś rozwalił helikopter? O, ci 300 poziom, no nie wierzę! Co ty żeś zrobił? Tak, wbiłem 300 poziom. Nie wiem kiedy, nie wiem jakim cudem skrzynkę otworzyłem i się wbił, tak? Okay. Ja dziękuję, okej, okay, czyli będziemy teraz wbijali z tego bananka. Trzeba jakoś to uczcić. A! Nie w ten sposób. Strzela coś do mnie. No, ty strzał. Tam są chyba. Dobra, dostał. Tak, chłopy. Leży. Makaroni leży, ty, makaroni. Makaroni! Makaroni! Cool name coś tam też leży, chłop. Makaroni. Ja makaroniego przeszukuję makaroniego. Stark dużą potę pije, jak szef. Sta? Gdzie masz chłopa? Tam w budynku jest. Cześć, Krelli. Lecę. Kolejny. Leży. Żyje. No i pięknie. Karol, super, zabiłeś go. Trafiłem go? No nie, ale zabiłeś go, przyjmijmy tak. Okej. Okay. Myślałem, że go trafiłem naprawdę z łuku czy coś. Bo tam strzeliłem sobie z łuku tak go na pałę. Myślałem, że siadło. Dawaj! Jesteś, Krajli? A, jestem, byćku, jestem. Boże, jaki Skybase, ty! Zobaczysz, to się uda, ja to czuję. A! Poleciała trampolina, podnieś ją! Koło to była trampolina? Dobra, rzucam kewy. Dobra, ja mam 6 jak coś. Także easy. Okej. Tylko nie spadnie, ja tak kiedyś spadłem, jak budowałem. Za szybko pobiegłem. Nie bój się, nie takie rzeczy. Dobra, ja to coś, stary, trzymam barierki ostro, nie? Dawaj, Krajli, dajesz radę, bo jeszcze strefa bije! Dobra, let's go! Kucam, strzelaj w niego! No nie, dobra, myślałem, że strzelaj, tak! Z bandażownicy! Dobra, jeszcze wchodzimy wyżej. No jak, chłopie, znikamy! Znikamy! Nie ma max high, o to się boję. Lux, czy prosić o heala, bo wiesz o co chodzi? Dobra, idę za smalczekiem od razu. Okej, dziękuję. Max high? Przepraszam. Tu możemy iść. Dobra, powolutku idziemy, tuptamy. Okej, w prawo, dobra. Hop, nie spadnijcie tylko, nie spadnijcie. Ej, dlaczego nie mogłeś stawać tu? Aaaa! Strzelam! Dobra, trafię do wody! Ja też trafię do wody. Easy! Wow! Pięknie! Udało mi się! Nie no, taki plan! Misterny poszedł! Od nowa buduję. Dawaj. Ta, normalnie, stary. No ty szefie, dawaj. Dobra, aha, dobra. Nie no, chłopie, na blisko. Chłopie, za co chłopy robią? Ja tam normalnie rzucam nie, te. Nie. Ej, drugi ma zero. O kurde. Jeden nie żyje. Dobra, zero, leży. Legasko. Góra. Tak. Ode mnie też została. Leżę. Leżysz? Już idę. Nie! Uwaga, a ja nie mam pompy, Jezuniu, zapomniałem, że nie mam pompy. Dobra, RPG ładuje. Dobra. Dobra. Okej, super, spornik. Uważaj, u góry. Drog musi się budować.
Dobra, nice, brawo, brawo. Dobra, łatwo w takim razie. Bardzo łatwo, bardzo łatwo. Buduję, chodźcie, chodźcie. Mamy 4 na 1, mamy poduszkę, to łatwo. Masz? Dobra. Możemy stać chwilę, bo i czekamy na strefę. Dobra. Chłopa, tu jest. Tylko nie strzela, ja mam silent Skara jak coś. Nie ma tam, co ty gadasz? Nie no, widziałem chłopa, tu tam stał. Krajny ślepy, mamy strefę, ej, dobra, to daj ci budować. Dobra, odchodzę z boku. Dawaj. Dobra. Wow! Nie lubię takich editów niepewnych. Czy ten chłopak? Możemy zrobić parę warstw, patrzcie na mnie, patrz to, kameruj to. To już się kameruje! Co? Leci! Brawo! Ty, kamerzysta! I co teraz? Kto tam zbuduje? Co? To dobra, ja spróbuję. O, czekaj! Ty, strzela ktoś! Klapsował was chyba. Nie, na chyba farmie. Na farmie? Klapsuje was! Klapsuje! Buduj to szybko! Daszki! Nie! Dobra, zbuduję trzeba. Padnę, smalczyk, ratuj! Dobra. Delox, dawaj na dół, z poduszką, poduszka. Poduszka, Delox! Dwa razy spacja, już rzucaj! Tak jest, udało ci się! Szybko do nas! Jeszcze tego Skybase'a robimy, dawajcie. Tu jest chłop, grapplera ma. Najpierw, ja mam 20 HP, wyśnij, ja mam 20 HP. Szybko, zabuduj. Nie, dobiję, Delox, zabiję! Trzymaj! Cisz, Delox. Git. Podchodzi, grapplera używa. Uważaj! Nie, no. Powiem wam tyle. Porażka! Jak widzicie, moi drodzy, nie udało się wygrać. Niestety Smalczek chciał się popisać trikiem Hycla, ale miał rampę zdecydowaną w drugą stronę i poleciał na sam dół i wziął się, zabił. Szkoda. Ja niestety nie miałem żadnych poduszek, zaufałem po prostu chłopakom. Niestety się nie udało. Sam osobiście się mega fantastycznie bawiłem, mam nadzieję, że wy również. Czasem śmierć w śmieszny sposób jest ciekawsza niż jakiś easy win. Jeżeli też tak uważacie, strzelajcie łapeczki w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!